Siema, tutaj Mister Kraftowy i w tym odcinku pokażę wam jak zagrać Battlefield Play for Free. Otwieram naszą przeglądarkę internetową i tu wpisujemy battlefield.play4free.com. No i czekam, aż tam się załaduje. Jak widzicie, jestem zalogowany, no to się wloguję. Przełatacie sobie na polski u góry, albo na angielski, jak chcecie. Tu naciskacie w to miejsce, na angielski to jest w to miejsce. Naciskacie zapisz się. Tutaj podajecie swój e-mail, no to ja tutaj podam ten. Podajecie swój e-mail. Tu klikacie dalej. Dobra. I tutaj wybieracie hasło, no to na przykład dam tak. Tak. Chwilę, bo muszę być tak samo, no to... Oczywiście hasło musi mieć jedną wielką literę. I przynajmniej jedną małą. I tutaj podajecie swoją datę urodzenia. To ja tam podam jakąś byle jaką. Wybieracie kraj, znaczy Polskę. Naciskacie przeczytałem regulamin. Oczywiście najpierw musicie przeczytać to wszystko. Każdy najlepiej tego nie czyta, bo się nie opłaca. Po prostu klikacie regulamin i chcę otrzymać informacje na temat Battlefield Play for Free. No to to już jak wy chcecie, klikacie zapisz się. Czekamy. I tu wybieracie jakiego chcecie. Jakiego chcecie żołnierza. Szturmowiec. Ma taki jak pipunek, skrzynkę z amunicją, granat dymny C4. Medyk ma apteczkę, dobrą broń, coś tam i flarę. I tutaj on ma minę, no i tutaj jest mina klej. To już od was zależy, jaką chcecie klasę, no to ja na przykład wezmę na sobie zwiadowcę. No to tutaj wybieracie włosy, jakie chcecie. Kolor włosów jaki, no to... I tutaj dajecie imię żołnierza. Na przykład ja dam tam tutorial. I tutaj naciskacie stwórz żołnierza. I tam od razu, i tam się pobiera. Tutaj naciskacie i się zaczyna pobierać wam gra. Pobieracie grę. Pobieracie tą grę wtedy. Pobieracie grę i instalujecie. Nie wiem, ile to u was potrwa, no to... No to tak, już wam powiedziałem. Naciskacie stwórz żołnierza i tam już sobie powinniście poradzić, później to instalujecie. No to dobra. Czemu chyba mi się nie chce otworzyć? Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie, na razie.